Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest niedziela 3 października, no a ja wybrałam się na grzybki i za namową Ewy. Ewcia, pozdrawiam Cię tutaj w tym miejscu. Za Twoją namową wzięłam sobie zdecydowanie większy kosz, większy niż ostatnio. No już tutaj przy drodze na starcie znalazłam kilka ładnych grzybów. No i idę dalej. Zobaczymy, co tutaj się uda znaleźć. Wczoraj w tych lasach był dosłownie nalot grzybiarzy. Nie szło wetknąć tutaj nigdzie, że tak powiem, nosa, auta nie szło postawić, bo wszystko było pozajmowane. Ale mimo wszystko każdy wychodził z pełnymi pojemnikami, wiaderkami. Ja wczoraj byłam po południu już i też nazbierałam koszyk. No zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie dzisiaj. Jest rano, także szanse są troszeczkę większe na szybsze nazbieranie tych grzybków. No i mam już tutaj kolejne sztuki. Ładne, zdrowe. Na razie będę sobie je tutaj wykręcać, a za chwileczkę stanę, to jak będzie więcej, poczyszczę. Las jest dosyć czysty, nie ma takich wysokich traw. Też byłam patrzeć w tych wysokich trawach, ale tam nie ma za wiele. Także zdecydowanie dzisiaj tutaj wolę chodzić po mniejszych mchach. I zobaczcie, jest kolejny. Grzyby są. Są, z tym tylko, że nie ma aż tak dużo wilgoci, mimo że padało, to jednak wczoraj było słońce, wiał wiatr i momentalnie wierzch tutaj ściółki obsycha. O, jak ręce! Ale ładne sztuki. Tutaj jest malutki. A zobaczcie tutaj, jaka piękna rodzinka. I tam jest jeszcze jeden. Wszystkie są zdrowe. Nie są już może aż takie malutkie, ale są piękne. Lubię takie grzyby twarde, takie już brązowe, na grubych nóżkach. No ale te z kolei są fajne, bo bardzo szybko się suszą. Nie trzeba im długo. O, tutaj jakiś taki... Nie, ten się już nie nadaje. Nie trzeba im długo, bardzo szybko właśnie dosychają na suszarni. O, jest kolejny. I kolejny podgrzybek. Ten jest bardzo ładny, nie taki podsuszony. I tutaj jest następny. I tu, a tutaj jest bardzo ładny siedzuń. I tam dalej kolejne dwa małe podgrzybki. No i parę minut chodzenia i w koszyku już mam tyle. Koszyk mam wyłożony kawałkiem kartonu z tego względu, że zobaczcie, jest on już praktycznie na dnie, całkowicie rozpadnięty. Ale to jest koszyk, który ma dla mnie taki dosyć duży sentyment. Zrobił go człowiek, który już dawno, dawno nie żyje. Był on wielkim przyjacielem rodziny. I robił właśnie koszyki. I taki koszyk nam na grzyby zrobił, nie jeden zresztą, bo robił tych koszyków bardzo dużo. I to jest ostatnia sztuka, która została. I powiem Wam, że bardzo go pielęgnuję, do niczego go nie używam, tylko na grzyby i to sporadycznie. No jak widać, jestem sentymentalna, przywiązuję się do takich rzeczy, ale no mówię, ilekroć na ten koszyk popatrzę, to przypomina mi się ten człowiek. Też był człowiekiem bardzo fajnym, wartościowym. I jest on... No ładnie, precyzyjnie zrobiony, wykonany z wikliny. Kiedyś takie kosze właśnie wykonywano. I służyły one bardzo długo. Troszeczkę inna technika
wyplatania jest jak teraz, bo widzę te raźniejsze kosze, to są troszkę inaczej wyplatane. Tutaj w ogóle pałąk jest inaczej. Teraz pałąk się robi z jednolity, zagniatany, zaginany pod spód, a ten jest tutaj wsadzany tylko dotąd, do połowy koszyka. Jest troszeczkę inna technika, ale na grzyby kosz pierwsza klasa. Często też koszyk wykładam kartonem, tylko dlatego, że jak stawiam koszyk na ziemi, to wbijają mi się igiełki i drobne gałązki, przez co dziurawią mi grzyby. Wyglądają one później tragicznie, są posiatkowane, także wykładam sobie kartonem i wszystko jest, że tak powiem, ok. No, grzyby jak wykręcam, to z reguły przykrywam dołek ręką albo po prostu przyduszam nogą. Też jest to wygodne, szybkie. Także albo tak, albo tak. Jednakże zawsze ten dołek za sobą zakrywam. Za grzybem właściwie zakrywam po wykręceniu grzyba. 20 minut chodzenia i mam już pół koszyka. Weszłam teraz tutaj troszkę głębiej w las, w takie wyższe mchy i trawy. No i okazuje się, że grzyby też są. Są takie ładne, młode. Jest ich dosyć sporo. No bo mówię, po wczorajszym dniu, gdzie przeszło w lesie tyle osób, takie grzyby są. Czyli jednak wysyp, jest wysyp. Ja je tutaj wykręcam, ale też tak odnośnie, a ten się już nie nadaje, odnośnie wykręcania grzybów czy wycinania, komentarze są różne. Spotkałam się już właśnie z różnymi opiniami, jak ktoś grzyby wykręca. Inna osoba pisze, że grzyby należy wycinać. Z kolei jak ktoś wycina, ktoś inny pisze, że prawidłową metodą jest wykręcanie. No i powiem Wam, że zagłębiłam się tak w temat, poszukałam sobie opinii, artykułów i najnowsze badania fachowców w dziedzinie właśnie grzybów dowodzą, że zarówno wykręcanie, jak wycinanie jest metodą dobrą. Nie uszkadza się grzybni, nic się nie niszczy. No, nie polecane jest wyrywanie grzybów. Ten jest spleśniały. A wykręcanie i wycinanie jak najbardziej tak. Także każdy ma gdzieś tam jakieś swoje już tam przekonania co do wycinania, wykręcania. Ale po środku, godząc wszystkich, jedno i drugie jest prawidłowe. Ważne, aby tylko nie wyrywać grzybków, bo wtedy faktycznie niszczy się grzybnie. No jest ich dosyć sporo. Tutaj zobaczcie, są kolejne dwa i trzeci. I tu jest jeszcze jeden. O, i tam widzę następne. Minęło dokładnie 44 minuty i mam kopiaty kosz. Kosz jest dosyć duży, dużo większy jak ten, który miałam ostatnio, także jest rewelacja. A tutaj jest kolejny grzyb i zobaczcie, jakie cuda stoją tutaj. No i teraz tak Wam powiem, bo pod ostatnim filmem dostałam bardzo dużo komentarzy, gdzie to takie grzyby są, gdzie można ich nazbierać, gdzie tak wysypało. Żadna tajemnica. Słuchajcie, typowe pozdrowienie grzybiarza brzmi, pyta się grzybiarz, grzybiarza, jest tu coś? Nie, tutaj nic nie ma. Albo gdzie pan nazbierał? Tam, w tamtym oddziale, tam gdzieś, tam dalej, tu jestem tylko przelotnie. Słuchajcie, to tak nie działa, bo grzybów jest dużo, starczy dla wszystkich. No i powiem Wam, że takie piękne okazy, taki piękny kosz grzybów w 44 minuty można nazbierać w zachodniopomorskim, na pograniczu z lubuskim,
dokładnie koło Kostrzyna nad Odrą, lasy namyślińskie, lasy wokół Namyślina. No tutaj ciężko jest Wam powiedzieć, ale w stronę powiedzmy od Namyślina na Boleszkowice, na Kaleńsko-Kostrzyn. W tych lasach właśnie są takie grzyby. Zapraszam tutaj wszystkich chętnych, którzy chcą nazbierać grzybów. No i taka jedna rada. Słuchajcie, wystarczy wejść w las. No oczywiście nie na jakieś leśne ścieżki, żeby nie zagradzać drogi służbom leśnym, nie przeszkadzać nikomu, stanąć tam, gdzie można na drogach tych główniejszych, ale wejść po prostu w głąb lasu, nie przy samej drodze, bo wielu ludzi wejdzie z kraju, nic nie ma, ucieka, gdzie te grzyby. Grzybów jest naprawdę bardzo dużo i są one ładne, no są większe, są mniejsze. Tak jako tutaj już kolejny raz Wam pokazuję, o ten jest akurat jeszcze robaczywy. Jeszcze pewno mi się tutaj trafią, jak będę w domu przeglądać gdzieś tam robaczywe. Także słuchajcie, wybierajcie się. Warto ruszyć tyłek sprzed telewizora z domu, spędzić trochę czasu w lesie na łonie natury. Pogoda jest bardzo fajna, bo nie jest gorąco, nie jest zimno, jest w sam raz. Słońce gdzieś tam co chwilkę przebłyskuje, wiatr mocno nie wieje, tylko co taka jeszcze moja rada, zaopatrzcie się bardzo dobrze w środki na komary, bo komarów jest multum, całe hordy komarów, które no, kąsają niemiłosiernie, także jeżeli wybierzecie się z dziećmi, czy nawet sami, naprawdę zaopatrzcie się w różnego rodzaju spreje, odpowiednie ubranie, bo tego robactwa jest bardzo dużo, no mowa tutaj właśnie o komarach. No a ja idę dalej, bo nie jestem tutaj sama, jest jeszcze rodzina, zobaczymy co udało się nazbierać, jaki jest efekt końcowy, ale myślę, że tak samo będzie i u nich z grzybami. Dotarliśmy już tutaj do samochodu, to jest efekt naszych dzisiejszych zbiorów, udało się nazbierać 3 kopiate kosze, no i tutaj dobrze, że babcia miała reklamówkę, to jeszcze mimo wszystko w reklamówkę nazbierała, bo szkoda było zostawić. Także słuchajcie, grzybów jest bardzo dużo. No i cóż, no nic, tylko ruszać się do lasu na przechadzkę i zakończyć spacer takim właśnie przyjemnym akcentem.